Nie ma! A co ty gdzieś taka wystrojona? Co tu się dzieje? Wystrojona, w sensie wróciłam z Warszawy i jakoś przynajmniej wyglądać wypadało, nie? Bo jestem zamulona Stary, strasznie dzisiaj, okropnie. czemu zamulona? No bo spałam 4 godziny tak razem. O Jezu, a mnie to samo dzisiaj czeka, ja jutro wyjeżdżam do Warszawy. A, jutro wiesz? Jutro wyjeżdżam, no. A gdzie ty mocujesz w ogóle? Ja pod mostem łazienkowskim, ten co się kiedyś palił. Rozkładam sobie tam biwak, namiot, hamak i Nie, idę. tak serio, tak. No Gdzie poważnie. mieszkasz? No gdzie? Gdzie mieszkam? W Kuszynie na Dobrą. Ale wynajmujesz czy co? Tak, wynajmuję tutaj razem z Mateuszem. Wynajmujemy. Ja pierdzielę, ale w Warszawie czy wynajmujesz A, w mieszkanie? Warszawie! No nie, no po co mi w Warszawie mieszkanie? Przecież wynajem mieszkania to co najmniej chyba pół roku umowa albo rok. To nie, no po co mam wynajmować, jak jadę na chwilę. Ale da się wynająć na kilka dni. Apartament? Tak, ale nie mieszkanie. A chociaż mieszkanie. A nie wiem. Da się, no kurde, nie denerwuj mnie nawet. Zrobiłem siły przy głupa, przepraszam. Wynajmuję z kolegami. Jutro wynajmujemy i 12 wynajmujemy. 13 już jakby nie wynajmujemy, ale pewnie ja wynajmę z jednym kolegą, który ze mną zostanie, a jak ten kolega ze mną nie zostanie, to pójdę spać do mojego kochanego przyjaciela. Tony I... będzie. Nie do tego misji. Ale zobacz, zobacz, 14 idę do mojego Kombi. kochanego przyjaciela, 2 złote. 15 pójdę spać do Pozdro którego dla tych, misji, co znaleźli 16 pójdę kanał spać pod wodą z do Adzi, tulejarzyst. i 17 dam radę przetrwać nockę na dworcu, 18 wykąpię Zabić się w... mojego. Pozdro! Dzięki kobiecie 2 złote. Pozdro! Dzięki za rozmowę, pozdro. No, no nie wiem w sumie, bo może być tak, że na przykład ten zajęty nie zostanie, no to już... Replay. Jakieś świnie tam się ruchają. Coś. No a nie, to coś się śmieje. Czekaj, co jest? Co to było? Ultra agresywna kuchenka gazowa. 10 złotych. Co to było? Twój to tata był dolek głosowy, bo co na sobie jest? Zrobił Ej, tak szczerze? To musiał być wielkie jakieś świnie w roli. Ja myślałam, że to u ciebie coś. Nie, o nie, roześmianych chyba. oczach. Mam nadzieję, nie, że no, ty słyszałam, co tam było, ale jakieś krzyki. Kurde, dziwna akcja. Pozwolę. Dziękuję za 10 złotych. Litery, mordo. PLS, dziękuję. Dziękuję. Co, i wynajmujesz... Ale serio, idzie do Andzi, do tonego i 2 złote. Nie do Antidotonego, ale 17 mieliśmy robić tego streama. No, no, no. Z panem Izadzią. No i wtedy będę musiał jakoś przetrwać do tego 17, czyli będę musiał albo wynająć z kumpem, albo sam na przykład. No. A my którego się widzimy? Tak, to 20. 20? Ty jesteś chora chyba. Co tak powiedziałeś? Nie. Ja powiedziałem, że o ile będę 20, to możemy iść razem na konferencję Elite no. Fighters. No tak. Ale jeśli nie będę 20, to tam nie pójdziemy. No to ja przyjadę 18 i cię przenocuję. Żebyś przetrwał do 20. To ty, a ty już będziesz mieszkała w Warszawie? No nie, ale mogę, jak będę przyjeżdżać, to jest weekend, nie? Więc raczej wiesz. Raczej co? No raczej przyjadę na więcej dni niż jedną, bo ten jeden dzień to jest. Ale teraz że mam na jedno. Będzie spał łzy z kosi? Nie! Gdzieś pod łóżkiem, no będzie taki skrawek. No. Robię streama wspólnego. Ale nie będę miała kompa. To kupimy komputer. Bogaci streamerzy, no kupimy, no. kupimy. Na, później go wyrzucimy do śmieci albo oddamy jakiemuś bezdomnemu. Tak. Ale na tego jednego streama można kupić, no. Jasne, no. Nie olałem do Nate'a, bo weź zaśpiewam ci te 100 lat, ale ty masz 2 godziny urodziny. No, ostrość elegancka. I jeszcze nauczyłam to ostrość. Dobra, faktycznie to byłoby za mocne. Wiem, ale... Miwek jeszcze o czym wie, no ładnie co, często poprosił, coś no. pokazujesz, że na przykład kartkę... pomarańczową, którą, który ma beka połowę. Byłoby za mocny, no pod tym kościołem to by było za mocne. Ogryzek od jabłka. Co by było za mocne pod kościołem? Nie, ja mam taki pomysł na takie... Nie, nie będę nic zdradzać, bo ja się zaraz wygadam. Przebierasz się za zakonnicę i gdzieś pod kościół, nie gadaj. Nie. To jest taki pomysł właśnie przed chwilą padł przy krawie, ale tak. Okay. Konferencja Elite Fighters. A ja nie wiem, czy ja tam w ogóle pójdę. Napisałem do Billa, ale mi nie odpisał jeszcze dzisiaj. Z kim Wawa będziesz? No, to... A ty co, przegryjesz patów? Zobacz. Przepraszam, że tak nazwałem tutaj pana. No żarcik tylko taki. No. O Boże, a ja nie jestem. Się nie chcę pakować, mi się nic nie chce robić. No. A ty jutro, o której jedziesz? O 5 wstaję, kąpię się, jem śniadanie i idę na pociąg. I ty jeszcze streama robisz? Tak, robię. W sumie jeszcze, ja no. też tak, też razem robiłem. Ale przestań. Jak ja dostanę stówę, no to na przykład siedzę do drugiej w nocy. Teraz tak powiedziałem. I tak nie dostanę stówy, więc będę siedzieć do drugiej w nocy. Oho, ale... 200 normalnie. Można na przykład... Jest coś takiego, to jest pojebane ogólnie, ja nie wiem czy to działa czy nie, ale jest coś takiego kalkulator snu. No. Nie wiem czy z tego kiedykolwiek korzystałaś. I sobie wchodzisz na taką stronę, wpisujesz sobie o której godzinie idziesz spać i pokazuje ci o której godzinie masz się obudzić, sąsiedzi, żeby być wypoczęty. Złote. I to chyba cześć, to jak dobrze, że już się wyprowadzasz. Nie tylko, można wytrzymać się, jak ciągle jak uprawiasz seks z tymi swoimi kolegami. Na przyszłość proszę, żebyś robiła to ciszej. Pozdrowienia, sąsiedzi z góry. I na pewno nikt nie mieszka, ale spaliłeś żart, sąsiedzi.
Dzięki za to złote. Na pewno już nikt nie mieszka, już na najwyższym piętrze. Co ty mówisz, 20 piętro w Ełku? W apartamentowym? Które? Nie, najwyższe, nie 20. Co ty mówisz? A najwyższe to które? Najwyższe 8. 8? Ty to tak wysoko. No jest, wysoko. A balkonik masz? Co mam? O kurde, na takim 8 piętrze na ślubie na balkonie wyjść to jest... Tak wiem, że ty nie palisz, to chodziło o mnie. O kurde. No jak nie zawsze trzyma, no to nie jest prawda, kurde. To nie jest prawda. Ale mówię, że spalił żart, bo powiedział, że sąsiedzi wyżej. Czytaj ten czat, czytam ten czat. Nic nie piszecie takiego, na co miałbym odpowiedzieć. Tak. O której kończy streama? Nie mam pojęcia, tak szczerze. No właściwie, no to pewnie o 24 zakończę. Zaśpiewam Abowechowi 100 lat i zakończę. Wiem, co? Dobra. Jeżeli zamówiłam na Omę, to chociaż jakieś historie mocne popowiadam. Znaczy mocne. Wczoraj byłam sobie z kolegą na tym, na Warszawie, w centrum. Na Warszawie? Sobie. Ale jak to na Warszawie? Dziwna. No w Warszawie, nie na Warszawie. A w Warszawie, powiedziałaś na Warszawie. Nie, powiedziałam w Warszawie. Powiedziałaś na Warszawie, cofnijcie sobie, powiedziałam na Warszawie. No dobrze mów. Bo nie wiem, jest strasznie zaspana możliwe. Dobrze. Nie mam tapety w ogóle, mordo, Michał. I ja no, chodziliśmy sobie? No tak. I podszedł do nas Achmed, tak? On miał na imię Achmed. O kurde. I normalnie... Ale bez bomby był. Nie wiem. Podszedł do nas i normalnie był... Tak się... Przestraszyłam trochę, szczerze mówiąc, bo podchodzi do nas i mówi coś tam do nas nagle po angielsku, że coś tam, chodźcie ze mną, to coś się rozumiało, nie? Ale tak szybko gadał, że nie wiem. Chodźcie ze mną, coś tam mam piwo, przekąski, coś tam, chodźcie się napić i w ogóle, nie? Tam poszedł. Taki ziomal z dreadami normalnie, cały czarny, że tak powiem, no i normalnie, nie. Taki do czarnu, wiecie, ubrany, wszystko tak. Czemu nie poszłaś z nim? Darmowe przekąski, piwko? Jak można odmówić takich rzeczy? A jak on miał... Nie wiem, 30 lat może? Ale wiek nie jest ważny, wiek nie jest ważny. Znaczy ja na przykład za 10 lat też będę miał 30 i co? I wtedy się będę z nim gadał na mamę? Tak, będę chodził, będę podchodził do... Ja nie wiem ile to masz lat, ale 16, będę podchodził do 16-latek i będę mówił: chodź, mam darmowe piwo. Zwolnienie z lepu jest robione, dzięki za 2 złote. Taka... Czyli ogólnie w Warszawie fajne przygody są, tak? W Krakowie jeszcze mocniejsze były. A co się teraz stało w Krakowie? Co? Ty się jeżeli chodzi o ludzi. Zaraz rozwalę tego Andrew. Wiesz kim jest... O kurwa, szła! Halo! Nie! Ale ja nie siedzę do drugiej! Nie ma takiej opcji nawet! O, ja pierdolę, widzowie! Wygrałem wojnę z Mateuszem! Cześć, zobaczcie, wytłumaczę. Nic nie słyszę, bo mam tak przejebanie głośny dźwięk donate'a. Bart K, 100 złotych, ty jesteś chory, człowieku. Ale że ja mam do drugiej siedzieć? No nie ma takiej opcji nawet. Mogę siedzieć do pierwszej na przykład. Mogę siedzieć do pierwszej. Kurde. Dobra, wytłumaczę. Chodzi o to, że nie obiecałem, powiedziałem, że tego nie zrobię. Dzisiaj mamy wojnę z Mateuszem, i jest mój cel i jego cel. I dzięki Bartkejowi właśnie rozjebałem tą wojnę. No i dobrze. Czemu dobrze? Mateusza rozwalić normalnie. Ale ja też jestem Mateusz. Trudno, ale tego z drugiego. Ale też mam się z nim bić? Jak on przyjdzie, to się z nim będę bił. Dobra. Co się wydarzyło? Dobra, co się działo w Krakowie? Dziękuję ci, Bartku, dziękuję. To nie są takie, wiesz, to jest jakieś mocne dymy, czy to, w sensie były, ale tego nie mogę powiedzieć, bo to było trochę... poza prawem. Aaa, poza prawem. Ale mogę ci, ale jeżeli chodzi o ludzi, nie? Że ten, koniczynka, rozumiem. Nie chodzi o to, chodzi o takie akcje odwalone. Nie, to nie chodzi o jakieś używki. Okej, okay. Akcje. Dobra, to mi powiesz, jak się będziemy widzieć, bo teraz mnie zaciekawiłaś. No, mogę cię powiedzieć. Teraz zostałem zaciekawiony i to tak... No najmniej nie mogę tego powiedzieć. Dobra. Dzięki, Kamil, za to złote. Właśnie, bo Bartek mi przerwał. Wiesz, kim jest Andrew Official? Na Instagramie napisz. Andrew, nie wiem. A, no to nieważne. Bo on ciągle spamuje, że mam cię pozdrowić, bo ty go uwielbiasz. Okej. Okay. Chory człowiek. Chyba cię widziałam z jakimś kolegą. Byłam w centrum. Podbijali do ciebie ludzie, jak byłaś w tych swoich podróżach? Ej, siedziałam na dworcu Białymstoku. A to widziałem, to na relacji było, no. Co? No było relacji, no. I normalnie siedzę i o, to wam opowiem. Siedzę na takich, były takie siedzenia normalnie i po drugiej stronie siedział, to było dość daleko od siebie, siedział chłop. Dzięki za to złote, John Cena. I siedział po drugiej stronie normalnie gość i on powiedział, że on ogólnie mnie na co dzień nie ogląda, ale że widział mnie na YouTubie i coś tam na Instagramie obserwuje, nie?
Ale jak mnie rozpoznał, słuchaj, bo on nie był pewny, czy to byłam ja, bo mnie nie ogląda na co dzień, nie? Ja tak siedzę, a on mówi, że wszedł specjalnie na Instagram, zauważył nowe paznokcie i przypomniał sobie, że na relacji widział, że paznokcie miałam jakieś i normalnie z daleka wystalkował mi po paznokcie. Taki świr. Jakiś świr, ale normalnie ja bym nie zobaczyła w życiu. Ja myślę, że on teraz siedzi na live'ie i patrzy na twoje paznokcie, jak pokazujesz. Może tak być. Chciałabyś zostać z moimi wizami, bo potrzebuję bardzo iść do łazienki, o. Dobrze, bardzo szybko. Szybko, no. No, będzie szybko. Nie daję cenzury, więc nie skiwuj. Dobrze, nie skiwuj. Dobra. No mi się podoba ta kreska, to jest. Patrzę cały live na niego. Ej, ja tak myślę, że po tych streamach, co będziemy odwalać już w Warszawce, to będzie osobne miejsce w piekle Beskitu. Chyba tak. Dzięki Ibron za 2 złote. Jak on ma na YouTubie Ulani Show. Przepraszam ci tak za Ulan, bo ja to czuję. To nie jest tak, że ja tego nie wiem, ale spane było 4-3 godziny, nie? Więc jakby... I to było takie z takimi odstępami strasznymi. Tak, przeprowadzka. Moje głowie trzy litery, mordopę. Nie wiem. Ultraagresywna kuchenka gazowa. 1 złoty. Nie pal kółwa przy dzieciach. Wiesz, ile to dziecko po prawej ma lat? Chcesz, żeby w wieku 13 lat miała raka płuc? Słuchaj, było donate, ale nie było słychać, co pan gadał. Skip, nie, no co wy gadacie? Taka nie jestem. Bo w słuchawkach nie byłam. Dawaj donate w CS-a. Ja na jeden nie gram, bo to jest strasznie ten... Szkoła może być ciężko, no wiem. Ja nie wiem, co na jutro ja pierdzielę. Jednak zacząłem cię oglądać. A, no to elegancko. Czerwonego... Masz 65 km, a po co miałam być? Jakby jak nie mam do znajomości czy coś, no to po co tam miałam być? Kiedy ostatnio byłam w Krakowie? Tydzień temu jakoś, no? Kręcona Martyna, Jezu, no głowa mnie boli, nie wiem. Siema, szczurek! Pakietki na szafie, zaraz się spytamy. Dzięki za 2 złote, Ibron. Skąd jestem? Jestem z Mazur. Armia Mazury. Znowu do Beskitu. Mam 1,65 m. A jesteś, o Jezu! Ma, nie, no. Dzięki za 2 złote, Jocelyna. No tak! Przyprowadzka, no. Nie, to nie jest choinka, to jest drzewka jakieś. Myślisz, ty spal, no wiem, ja potrzebuję snu totalnie, ale jak mam na imię? Tomek, Tomasz. Przez ciebie nie dopaliłem szlugi, bo wyznałeś kolejną stówę, ty jesteś po poprawie jakiś człowieku. Co ty robisz w ogóle? Ej, rozwaliłem wojnę właśnie. Tak? Już dobra, rozwaliłem, cały zapomniany. Pozdrawiam z biedy zdrowia. Co tam Tomek u ciebie? No jesteś Tomek chyba, tak? Dobrze słyszałem. Co? Mówiłeś, że masz na imię Tomek. A nie, bo wysłał do niej tak ktoś jak ma na imię, ja pamiętam. Powiedziałaś, jak mam na imię? Tomek. A. Nie, już serio umieram. To tak brzmiało. Ej, ale dlaczego twój wiz tutaj donatuje? Ja ci muszę oddać 50%. To nie jest mój wiz tylko, od każdego donatuje. O, faktycznie, mówiłaś to tak wcześniej. No, to faktycznie tak było. No. A ty już ten, ty już się dowiedziałaś, czy wbijasz do mnie i do Tonego i do Andzi, czy nie? Ja nic nie wiem. Proponowałem ci, mówiłem ci na posłuchce, mogę ją nawet odpalić tutaj. I odpal ją. A nie wiem, która to jest. Ja nie wiem, która to jest, a nie wiem, co tam mówiłem. Dobra, ja zobaczę. O nie! Nie rób tego. A na Instagramie czy na tym już? Na tym, na Messengerze, ale ja nie wiem, co ja tam mówiłem, więc proszę tego nie odpalać. Dobra, czekaj. Nie odpalaj tego. Mówiłem, że z Andzią i Stony będzie mieli streama i że jak chcesz, to możesz spać. Mówiłem ci tak. Czekaj. Mówiłem ci tak. Nie z tego. A, halo. Na dobra, to ja też poszukam i będzie szybciej. To nie było to poprzednie. A, to! To, że jak się z nim pogodzisz, to... Nie jesteś w ogóle. Ale byliście. O, ale mówiłem, że jak się z nim pogodzisz, to możesz spać, tak powiedziałem.
Ale ty gadałeś z nimi, że ja mogę wpaść, tak Jezu. Znaczy to on na samym początku cię proponował, ale to jeszcze było zanim wy byliście pokryceni. No właśnie. A on jest dzisiaj, czy nie? Gdzie jest? No, na Omegle, czy jest? No tak, jest chyba, w sensie on już chyba, nie, już kurde. Myślę, że jest późno, ale był. No to za późno już. Ha, już późno. Już no to ja mogę napisać na tej grupie. Czekaj, zaraz się dowiemy, czy jesteś zaproszona tam. Nie wiem, ja z Angel miałam na pewno ten, robić. Co ja z Angel robić? Co no, ty mówisz? Miałam streama jakiegoś walić z nią. Walić streama, kurde. No to możecie walić streama wtedy, wszyscy razem możemy walić streama. Dobra, czekaj. Siema, chujki i olewające wiadomości. No tak się nazywa ta grupa, nie wiem dlaczego. Jest bardzo potężna sprawa, bo Zyskocia chce do nas się wpierniczyć na imprezę nieproszona. No i teraz pytanie, czy my ją tam chcemy, czy nie. Dobra, już... Ej, teraz ci mogę, teraz ci mogę zgłosić. No ja jestem taki... Tak, co zaproponował i mówię. No ja jestem taki opryskliwy, niestety. Na pewno ktoś zaraz odczyta. Zapamiętajcie to, widzowie, bo nie, naprawdę. Jestem milutki. Ej, dobra, oficjalnie teraz mówię, że jestem 60. Siema, Pacio, co tam dzieje? Ej, czemu, Pacio, ty masz moda tutaj? Ja ci go zabieram zaraz, chłopie. Jaki ham? Ty, a może jeszcze niech Pacio wbije? No? Pacio, ile ty masz lat teraz? 19 ma. No, Pacio, wbijasz tam. Chociaż w sumie to nie wiem. A, to musiałbym się z nim dogadać. No dobra, no to, kurde, powiem ci tak. Szczerze, to ja i Tony wymyśliliśmy tego streama, więc ja jako włodarz jeden, Tony jako włodarz dwa, nie ma nic do gadania, ja mam więcej, wbijasz czy nie? No mogę wbić, no. No dobra. Tylko którego? 17-18 robimy. Okay. Szczerze? To nawet nie wiem, czy robimy, bo oni w ogóle się tym nie interesują. Tony miał wysłać apartamenty, nie wysłał. Szukaliśmy ostatnio na Omegle, bo go przecież znowu. A na czym wy chcecie streamować? Na laptopie Tonego. Na laptopie? No, ale to nie daje radę na laptopie, tak? Co? Na laptopie, o Jezu, ja pamiętam, jak ja chciałam odpalić streama na laptopie. Nie no, chyba nie odpaliłam, a to chodziło tak, nie? Ale to będzie przechwytywany tylko ekran, nawet nie będzie ona ani nic, tak? Aha, no. Plus, skoro Tony robi Omega na laptopie, no to nie będzie żadnego problemu, żeby odpalić streama taką z kamerą. A ja nie masz kompa przypadkiem? Ma, ale po co ma brać komputer? A nie, w sensie się pytam, czy nie miał kompa. Nie miał, ale teraz już ma. On jest jak Kizo, kiedyś nie miał, teraz ma ogólnie. Teraz ma, no tak. I ja nawet softboxa biorę, żeby ten stream jak wyglądał pięknie. U kogo live będzie? No Tony mówił, że u niego ten live będzie, ale to nie wiem u kogo będzie, no chyba u Tonego będzie ten live. Ale u niego w chacie? Nie, że na jego kanale. A. No, a to będzie w apartamencie. Na ulicy, mogę nawet powiedzieć. Nie powiem, bo zaraz twoi widzowie będą przychodzić oknami. Dawaj. Marszałka Batorego 12x6, dobra. A to nie, ale... Co? Możecie dzwonić domofonem, widzę, jak będziemy mieli tego streama, nie ma problemu. Nie no, przecież nikt nie będzie wiedział, nie? To teraz jest i to zniknęło i nikt tego nie zapisał chyba. Poza tym na pewno nie masz kogoś z Warszawy, W sensie ja mam cofanie włączone, nie? A, ale na pewno nie masz nikogo z Warszawy na streamie i nikt nie wbije. Na pewno nie. No, dobra, ja uciekam, bo się pogrążyłem już totalnie. Do zobaczenia w Warszawie i do zobaczenia na streamie wspólnym, papa. Naura. Pod mostem chyba? Może być pod mostem, widzę. Kurwa, nie, ja teraz muszę zareagować ponownie. Bartek K, ty jebany świrze, co ty robisz? Ciekawe, w grę wojnę, widzowie, wojnę wygrałem. Ale no teraz też nie może być tak, że ma to... O, widzowie, słuchajcie, sprawa wygrała w ten sposób, że ja wojnę wygrałem. Już nie ma, nie da się jej przegrać, tak? Nie da się jej przegrać. Ja uważam, widzowie... O nie, go serio padł ten legitny adres, to trochę się wkopał. Ej, kto zapisali normalnie? Co? Ja nie idę dziś na CS-a, bo ja już nie spiam. Ja już padam. Tak, ale zawsze o tej godzinie byłaś na CS-ie, a nie byłam. Więc co się dzisiaj wydarzyło? A chcę więcej Omę robić. Wiesz, że byłem znowu zapalić i znowu mi przerwano. Tak? Tak. Bartkę? Dobrze. Ale przestań, bo właśnie... On ja serio 16. Spalisz... Nie. Co? Co masz 16? Nie, bo ja przed chwilą prankowałam gościa. A i ile tak serio mam 16. Nie, chwyciłem, że mam 13. Szczerze, to wyglądasz na 13. Więc no i dobrze. Ja chcę wyglądać jak najmłodziej. Tak? Chciałbyś wyglądać na 8-latkę na przykład teraz? No nie, no aż tak to nie, ale tak wiesz. Wiesz, tak... Mara została na streamowanie? Co? No wiem. Mówisz Mara na streamowanie, no? To jest w ogóle bez sensu. Bo na przykład... nie wiem, kojarzysz Gucio? Gucio? Nie. Gucio Stream? Nie. A jest taki jakiś ziomeczek, on tam z jakimś guwerem nagrywa.
Kołbi. 2 złote. I oni, dla tego typa, ja wróciłem i on też haha. I on robił z nim streama, ten Gusio, i dostali pana na to, że niby jest dziecko na streamie. Bo ta jego koleżanka wygląda totalnie, jakby miała, nie wiem, 12 lat, 11, no. I to jest chore, że YouTube tak wyłapuje. Ej, szczerze, byłem dzisiaj na siłowni i musiałem zrobić streamie, jak się nie kąpałem. Byłeś na siłowni? To w Gorasi. Tak jebie potem w tym pokoju. 505 863 814 numer do zysku, się polecam. Ciągle, a teraz właśnie nie pójdę, bo idę do Warszawy. To jest mój numer. Ja mam jej numer, chcecie? 575-162-384. Możecie dzwonić, ale tak. Serio. No cap, to jest mój numer. Patrzcie nawet, żeby nie było. Ja teraz zadzwonię do niej, zobaczycie, że to jest jej numer. Naprawdę. No. Czekajcie. O, dobra, wpisuję. Dobra, mam, ja cię zapisałem w kontaktach. I patrzcie, i zaraz będzie na telefonie, że dzwonię do ciebie. Ej, Boski, tu patrzcie, wibracje. Mam numer, zobaczcie, ja mam numer, wy nie macie. Znaczy teraz już też macie, możecie dzwonić.